dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym sprawdzić, jak mają się pomidory, które wczoraj wsadziłem do ziemi, i przy okazji zamknąć tutaj okno dachowe w tunelu foliowym, dlatego że zaczęło padać. Deszcz jest potrzebny, ale ja tutaj wczoraj sowicie podlałem, dlatego w tym momencie nie potrzebuję tutaj więcej wody, więcej wilgoci. No, pomidory mają się całkiem zacnie, czosnki oczywiście również są dorodne. Wsadziłem kilka nowych ząbków, tak więc na jesień będzie plon. Pomidorów mam tutaj chyba 48 sadzonek, więc jak myślicie, z 48 sadzonek będzie troszkę pomidorów? Wystarczy tak na sezon, żeby mieć na własny użytek, czy to jednak troszkę za mało? Tutaj mam 16 sadzonek i tutaj dwa rzędy też po 16 lub po 15, już teraz nie pamiętam, a nie będę w tym momencie liczył. To okazało się jednak rukolą, bo zadawałem ostatnio takie pytanie, ale spróbowaliśmy, zjedliśmy, smakuje jak rukola, więc przyjmijmy, że rukola. Sałatka już ładnie zawiązuje główki. Tutaj również mam dwa rodzaje sałaty, ale to nie jest moja działeczka. Moja działeczka to pomidorki i jajeczka. Dlatego teraz pójdę zobaczyć, jak mają się kurczaki, a raczej kury. Bo planuję przeniesienie już, pomału planuję przeniesienie tych najstarszych kurcząt do kurnika. Dlatego będę musiał zrobić tam jakąś małą roszadę. Chyba przesiedlę. Nie patrzcie teraz na ten bałagan. Przesiedlę chyba po prostu kury z kurnika zielonego do kurnika niebieskiego i do tego kurnika wpuszczę 12 kurcząt. Co wy na to? Ja nie wiem. Czekam na wasze opinie. Kurczęta mają skończone 4 tygodnie. Jak myślicie, czy nie jest jeszcze za zimno, żeby wpuszczać je do kurnika? Co prawda tutaj umieściłbym, w tym kurniku umieściłbym żarówkę grzewczą, grzejącą, tak zwaną sztuczną kwokę, żeby miały się gdzie ogrzać. No ale nie wiem. Czy to zrobić dzisiaj, czy to zrobić jutro? Jajek dzisiaj było, a ta po prostu, co jej się dzieje, tej białej silce? Zobaczcie, jak ona gubi pióra z tej swojej białej czupryny. Jakaś jest trochę osowiała, nie wiem. Troszkę też obawiam się przeniesienia kurcząt tutaj do tego kurnika, gdzie były starsze kury, żeby nie złapały jakiegoś wirusa, jakiegoś, nie wiem. Chyba jeszcze się wstrzymam. Zapytam o zdanie weterynarza. Tak, myślę, że to chyba będzie najrozsądniejsze, zanim wpuszczę kury do takiego kurnika, już na taki wybieg, gdzie były inne kury. Tutaj mogą być różnego rodzaju wirusy, więc pytam o zdanie weterynarza. A póki co jeszcze do poniedziałku w takim razie przetrzymam tamte kurczaki w domu. Ale posprzątać tak czy inaczej trzeba, dlatego biorę się zaraz do roboty. A, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Jeden z widzów zwrócił mi uwagę na to, że kuropatwa, o której mówiłem i którą pokazywałem w poprzednim materiale, że to może nie być wcale kuropatwa, tylko piskle bażanta łownego. Dlatego mam do was prośbę, serdeczną prośbę. Rzućcie okiem na poprzedni materiał, na poprzedni filmik. I jeśli ktoś miał bażanty lub jeśli ktoś miał kuropatwy, to niech oceni, co to jest za piskle. Czy to jest bażant, czy to jest kuropatwa. Prawdę mówiąc, wolałbym, żeby to był bażant i wolałbym, żeby to była kura bażancia.
Od kuropatwy wolałbym bażanta, no wiadomo, może uda się zrobić jakiś miks, jakąś hybrydę, kura, kogut z bażantem. Co sądzicie? Mogłoby wyjść całkiem ciekawe ptaszysko. No dobrze, ogarnięte, posprzątane. Kury zaraz pójdą spać, a ja pójdę dawać w gazik. Jeśli jeszcze się uda, która to jest godzina? Za 15:08. One za chwilę pójdą spać. Zobaczcie, że ta ptachu już wchodzi do kurnika. Już wodzi kury, żeby pomału udawały się na spoczynek. One jeszcze jedzą ostatni posiłek, kolację i za chwilę pójdą spać. Jeśli mi się uda, to pokażę wam, jak kury chodzą spać. Ale jeszcze chwilę będę musiał poczekać. A póki co, witam ponownie w tunelu foliowym. Mam jeszcze trochę czasu, zanim zamknę kurniki, zanim kury pójdą spać. To pomyślałem sobie, że to co zgrabiłem w kurnikach, to rozrzucę trochę tutaj na pomidory, koło pomidorów. Troszkę to będzie nawoziło, jak również stanowiło taką ściółkę, która w pewnym stopniu będzie zatrzymywała wilgoć w ziemi, bo ziemia jest podlana. Co prawda w tunelu foliowym tak nie odparowuje, ale jednak zawsze coś tam, jakieś straty tej wilgoci jednak są. Dlatego myślę, że będzie to fajne rozwiązanie, podściółkować trochę tym zgrabionym towarem, jak to mówił mój dziadek Stachu, towar, zgrabionym towarem u kur. Mam nadzieję tylko, że nie, chyba nie jest to jakiś zbyt mocny nawóz, bo to jest w większości skoszona trawa ze słomą. No czasem trafia się jakaś kupa, to wiadomo, kurza kupa. Ale w większości jest to skoszona trawa, która była rzucona dla kur, którą one sobie dziobały. Co wybrały, to wybrały. A co zostało, to już jest takie na wpół uschnięte, można powiedzieć, trochę takie siano, trochę słomy, trochę kurzego nawozu. Więc zamiast wysypywać to na kompost, który już mi się tam przepełnia, to trochę tego wykorzystam tutaj. No i dobra, cały kubeł tego marasu rozrzucony w pomidory, także przydał się znakomicie. I za chwilę zobaczę, czy kury już idą spać, czy nie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że zaczął się już problem z meszkami. Meszki zaczęły kąsać. Stają się coraz bardziej upierdliwe. Mamy na to pewien sposób, pewne rozwiązanie. Co prawda jest to jeszcze etap eksperymentalny, ale zrobiliśmy, w zasadzie moja małżonka zrobiła. Jest to taki płyn z wrotyczu. Wrotycz, takie zioło. Jeśli nie znacie, to zobaczcie sobie, jak wygląda. Więc jest to taki ekstrakt z wrotyczy. Z wrotyczu? Wrotycz, ta wrotycz. Czyli ekstrakt z wrotyczy. Tak chyba jest prawidłowo. Na bazie octu. A robi się go w ten sposób, że zalewa się wrotycz octem, odstawia na kilka dni. To ziółko wypuszcza do tego octu te swoje substancje odstraszające owady, bo jak już mówiłem w którymś tam z poprzednich odcinków, wrotycz odstrasza owady, więc w tej chwili jestem spryskany. O, tutaj też mam wrotycz, proszę bardzo, jak on pięknie pachnie, kiedy jest suchy. Więc jestem spryskany takim preparatem z tejże wrotyczy i póki co działa. Przed chwileczką jeszcze
meszki do mnie przylatywały, spryskałem się i przestały przylatywać. Także wypróbujcie sobie, polecam, bo ukąszenie meszki dla niejednych może skończyć się sporą opuchlizną. Ja akurat nie jestem zbyt mocno uczulony na ich jad, ale są osoby, które potrafią nieźle spuchnąć, więc lepiej zapobiegać, niż się później drapać, rozdrapywać rany. Polecam. Czekam w tej chwili, aż kury pójdą do kurnika. Zobaczcie, że koguty już tam są, już Stachu wyszedł, będzie zapędzał kury do kurnika. Ja przycupnę sobie gdzieś w kąciku i po cichutku przyobserwuję ten proces. Jeszcze małe pukanko przed pójściem spać. Stuk puk. Kto tam? Stasiu. Bolek w kurniku nic nie widzi. To można porajcować. A tam mnie tutaj dziobie po butach. Co kureczko, co? O, jaka jesteś ładna. No i będą jajka lęgowe. Ale już mam za dużo kurczaków. Zdecydowanie za dużo. Część z nich sobie zostawię, natomiast część z nich po prostu będzie do sprzedania. Dlatego obserwujcie kanał, bo jak tylko, że tak powiem, pojawią się kurczaki, które będą na sprzedaż, innymi słowy mówiąc, jak wyselekcjonuję, oddzielę te, które chcę sobie zostawić od tych, które będę chciał sprzedać, to na pewno nagram jakiś odcinek. I wtedy, jeśli ktoś będzie chętny, to sobie będzie mógł zakupić kurczaki, a może już małe kurki made in kurnik Kazika. Siedzę sobie tutaj, kurnik jest posprzątany, ogarnięty, jest całkiem przyjemnie. Brakuje tylko jednej rzeczy. Przydałby się jakiś gazik. Ale o, potrafisz tak? Wasze zdrowie. Przeszło mi również przez myśl, żeby w ogóle zrezygnować z silek. Są tam 4 silki, 2 białe, jest to para. Jest również rudy kogut i czarna kura. Pewnie jej w tej chwili nie widać, ona siedzi tam w wejściu do kurnika zielonego. Już też szykuje się do spania pomału, wchodzi i wychodzi. Więc tak jak mówię, myślałem sobie trochę o zrezygnowaniu z silek. A to dlatego, żeby zrobić miejsce po prostu dla innych kur. Tych kurczaków mam sporo, one będą musiały się gdzieś pomieścić. Dlatego obawiam się, że wszystkich kurek nie będę po prostu w stanie tutaj zakwaterować. Jeśli zdecyduję się na zrezygnuję z silek, to na pewno również powiem o tym na kanale. Ta, która mnie w tej chwili dziobie w buta, to Nadia. Nadia ma największe powodzenie w tym kurniku. Jest kurką, na którą najczęściej skakują koguty. Zobaczcie, jaki ma przez to już... O, to chyba było zaproszenie do kurnika. Zobaczcie, jaki ma wygryziony, wydrapany właściwie grzbiet. Koguty wskakując na nią, no po prostu pozbawiają ją tutaj tych piór. Mam nadzieję, że jej to szybko odrośnie. Chodź, Nadia, chodź. Trochę się... O, piwo mi rozlałaś. Ach. Chciałem cię trochę pogłaskać. Powiem wam, że dzisiaj przydepnąłem kurze głowę, a w zasadzie szyję. Wchodziłem przez te
drzwi przez tą furtkę, można powiedzieć. I jedna z zielononóżek, nie wiedzieć jakim cudem w ogóle znalazła się po drugiej stronie, zaczęła tak szybko uciekać pomiędzy moimi nogami, że ja, starając się jej nie nadepnąć, no to akurat tak stanąłem, że ją nadepnąłem. Przydepnąłem jej tutaj szyję takim buciorem, więc dosyć dramatycznie to wyglądało, ale ona chodzi, je, pije, normalnie się zachowuje, więc mam nadzieję, że nic jej się wielkiego nie stało. W tej chwili jest, nie ma jej tutaj, jest już w kurniku, siedzi tam na najwyższej grzędzie razem z Bolkiem, już poszła spać, może ją coś tam boli, zobaczymy jutro. Póki co jestem dobrej myśli, bo jak do tej pory chodziła, jadła normalnie. Co jakiś czas warto zrobić kurom i kogutom taki mały przegląd. Na przykład zajrzeć w ten sposób pod skrzydło. Zobaczcie, tutaj widać normalnie widać jej ciało, normalnie widać skórę. I sprawdzamy, czy w tym miejscu nie ma żadnych pasożytów. Zobaczcie, ta kura ma tutaj czyściutko. Natomiast jeśli w kurniku są jakieś pasożyty, to one najczęściej pasożytują właśnie w tym miejscu pod skrzydłem. Dlatego warto sprawdzić to raz na jakiś czas. Nadia, chodź tu, pokaż się. O, tutaj tak samo, czyściutko. Jest czyściutko. Ja sypię ziemię okrzemkową, jak wiecie, do kurnika. Póki co nie mam żadnych pasożytów tam ani w jednym, ani w drugim kurniku, ale trzeba sprawdzać, trzeba się przygotować, dlatego że robi się coraz cieplej, coraz więcej ptaków tutaj przylatują, wróble przylatują, szpaki, a od takich ptaków właśnie to dziadostwo tutaj się dostaje do kurnika. One tutaj przylatują, wyżerają kurom jedzenie, a zostawiają takich nieproszonych gości. Sacre bleu! Rozpadało się na dobre. Sacre bleu, zaklął po francusku, szpetnie, książę pan. Kto oglądał Rozbójnika Rumcajsa, ten doskonale pamięta księcia pana. W kurniku zielonym, czyli w tym, w którym mieszkają w tej chwili silki, wszystkie już są wewnątrz, wszystkie już poszły spać, a tutaj jeszcze po prostu biesiada. Rozlało mi się tutaj trochę piwa. I kurki mają teraz używanie. Piweczko razem z ziemią. Doskonała sprawa. W sam raz przed spaniem. Zobaczymy, o której godzinie jutro wstaniecie. No nic. Z uwagi na to, że deszczyk nieźle moczy, nie będę tutaj dłużej siedział. Chciałem pokazać, jak kury idą spać, ale no niestety. Ja już jestem cały mokry. Mówił do was Kazik. Zaraz pójdę dawać w gazik, a my widzimy się w kolejnym odcinku.